i witam was na pierwszym odcinku Daily Vlog, a dzisiaj po prostu pokazuję wam, co zrobiłem, a zrobiłem coś naprawdę niesamowitego. Mam oczywiście PlayStation 4 Slim, pamięć wbudowana 500 giga, ale podłączyłem sobie dysk zewnętrzny firmy Toshiba, nie będę go dotykał, bo nie chcę, żeby się coś rozłączyło, bo jest włączona gra, która jest zainstalowana właśnie na tym dysku. I powiem wam tak, że w sklepie mówili mi, o nie, dysk po prostu taki zwykły do kompa, tak, do PC, nie pójdzie na PSK, czyli nie zadziała na PlayStation 4. Zadziałało i się cieszę. I muszę wam powiedzieć, że jeżeli... Gdzie jest ten... tutaj. Dobra, bo trochę jest za głośno. Chodzi o to, że po prostu jakby w sklepie zawsze tak wmawiają, że coś nie zadziała, a zadziała. Dlaczego tak wmawiają? Żebyście kupowali do PlayStation specjalny dysk, który właśnie jest w sklepach. Dlaczego? No dlatego, że więcej wydacie, tak, a sklep więcej zarobi. I właśnie tutaj mam Dirt 5, grałem już sobie przez chwilę w tą gierkę, dobrze działa, super działa i naprawdę nic nie laguje, nic nie zacina. Czyli po prostu jak macie PlayStation 4, to normalnie na spokojnie kupujcie dysk zewnętrzny, taki zwykły do PC i podłączajcie do konsoli, zadziała i nie ma w tym żadnych błędów, nie laguje, nie zacina, wszystko git, działa. Dobra, to w sumie włączę, nie wiem co włączyć, no dobra, Dirt 5 i leci, no nie? I wszystko dobrze tutaj działa, skip, dobra, komplet, dobra, events, Hanover, dobra, no i mamy tutaj samochody. W sumie jak tutaj wszystko działa, no to wiecie, no to jest git i w ogóle grafika też jest niezła, zobaczcie sobie. Dobra, tutaj przewińmy i się ładuje. W ogóle jest u mnie śnieg, piszcie czy u was jest śnieg, bo ostatnio były śnieżyce chyba w całej Polsce, czy w połowie Polski, nie wiem. No i powiem wam też, że po prostu dzisiejsze daily właśnie jest na temat tego dysku, że działa. Chciałem wam o tym powiedzieć. Wiem, że na YouTube są, wiecie, filmy, gdzie po prostu ludzie mówią, że takie dyski działają. Spokojnie. O, no dobra, to teraz muszę takie coś wziąć. I widzicie, i o kurczę. No i jadę sobie. Aha, dobra, bo tutaj... Kurczę, nie. Ale myślę, że będę mógł od nowa. I normalnie wiecie, normalnie wszystko działa. Grafika to naprawdę mi się mega podoba, bo jest świetna. Jedną ręką jadę jak coś, więc no talencik jest jakiś. Dobra, ja sobie zatrzymam. O, mam restart. Więc po prostu jeszcze wam pokażę taką fajną rzecz. Ustawienia weźmiemy sobie. Pamięć masowa. No i mamy tutaj dwa dyski, czyli pamięć masowa systemu. Tutaj już mam tyle zajęte. W sensie tyle wolne mam jeszcze, no nie? W sensie zajęte, ja nie mogę. Sorki, a tutaj tylko 145 giga zajęte na 918. No i mam jeszcze tyle miejsca na tym dysku zewnętrznym, więc naprawdę mogę mieć dużo gier, a mam Dirta 5, GTA 5, Reda, Warzone, który mi się jeszcze instaluje, Wiedźmina, Minecraft, Fortnite, więc co, więc po prostu spokojnie kupujcie sobie dyski zewnętrzne do PS4, takie zwykłe do PC, no nie? I normalnie, tak jak tutaj pokazuję, wszystko dobrze działa, tylko pamiętajcie, że dysk zewnętrzny musi mieć po prostu 3.0, bo 2.0 wam nie zadziała. A i oczywiście podłączajcie pod to wejście, dlatego że tutaj jest chyba 3.0, a tu jest 2.0, z tego co mi ktoś tam pisał. W sumie gdzieś tam jeszcze na internecie wyczytałem, że lepiej tutaj właśnie podłączać, bo to jest niby 3.0, a niby to jest 2.0, chociaż nie wiem, one mogą być oba 3.0, co nie?
No. No i działa świetnie, więc to była tak naprawdę pierwsza część tego daily vloga, bo dzisiaj są dwie części daily vloga. Druga część, jeżeli dobrze pójdzie, no to będzie na zewnątrz, na dworzu, będzie fajne. Tylko jeżeli mi się to uda. Dobra, pa, nara.